Chciałabym wobec tego serdecznie wszystkich przywitać na panelu dyskusyjnym, który odbywa się w ramach czwartego Festiwalu Sztuki Efemerycznej Konteksty w Sokołowsku. Zostałam poproszona do poproprowadzenia tego, zaproszona do poprowadzenia tego panelu, ale wiecie państwo, nie czuję się najlepiej w takiej pozycji właśnie patrząc z wysoka na wszystkich ex katedra, ponieważ atmosfera tutaj jest tak rodzinna, familiarna, sympatyczna i przyjemna, że właściwie to chciałoby się jakoś tak zmieszać z państwem i dyskutować w bardziej nieformalny sposób. W każdym razie zapraszam państwa też do zabierania głosu w tej dyskusji, a zaprosiłam gości, jak państwo widzą, i chciałabym, żebyśmy porozmawiali na temat tego, Małgosia sugerowała mi taki temat, gdzie uobecnia się sztuka, ale no, ja jestem pierwszy raz w Sokołowsku i może ten temat nie jest zbyt oryginalny, o którym myślę, ale jednak myślę, że warto się zastanawiać na temat relacji, taka właśnie sztuka efemeryczna, która została no, niejako importowana do danego miejsca, przywieziona, a to dane miejsce, na temat takiej relacji. I gdy tak patrzę na to, co tutaj się odbywa, to myślę sobie, że bardzo ważne są takie dwie rzeczy dla mnie w tym festiwalu. Jedna jest taka, że jesteśmy taką grupą takich kolonizatorów, którzy przyjechali do jakiejś małej miejscowości gdzieś na końcu świata. Ludzie z różnych stron, nie tylko Polski, ale z różnych stron świata. Nie tylko ludzie, którzy artyści czy no, osoby im towarzyszące, które uczestniczą w festiwalu, ale także obserwatorzy. I że no, niejako poprzez te parę dni, kiedy trwa festiwal, jesteśmy zdani na siebie, czyli chcemy czy nie chcemy, ale raczej chcemy, to wchodzimy ze sobą w interakcję, rozmawiamy na różne tematy, plotkujemy, ale też dyskutujemy o tym, co się wydarzyło i co się ma wydarzyć. No i myślę, że to jest niesamowita wartość takiego festiwalu. Myślę, że to ta wartość polega też na tym, że sztuka nie pojawia się tutaj jako taki gotowy produkt, który można skonsumować i sobie pójść i mieć święty spokój, tylko pojawia się w pewnym procesie. I rozmawiałam z osobą, która przyjechała tutaj jako obserwatorka i ona mi powiedziała, że dla niej strasznie fajną rzeczą jest to, że są tutaj artyści, którzy po wykonaniu dzieła tutaj pozostają i można z nimi porozmawiać i myślę, że może no, to jest dosyć banalna forma wyrażenia tego, co ja myślę, ale że właśnie o to chodzi, prawda, że możemy wchodzić w interakcję, dyskutować, rozmawiać, plotkować i że to wszystko pokazuje, że sztuka nie jest właśnie, jak mówię, pewnym produktem, ale też może tworzyć pewne sytuacje, jakby takie okazje do spotkania, do komunikowania się, do rozmawiania i to jest strasznie fajna rzecz. Ale druga rzecz to jest właśnie ten kontekst. Ten festiwal odbywa się w pewnym określonym, charakterystycznym miejscu ze swoją własną historią, ze swoją własną teraźniejszością. No i to jest pytanie, czy z tym kontekstem należy, trzeba, warto coś robić, czy nie? I właściwie to pytanie chciałabym postawić jako taki wiodący wątek tego spotkania i tej dyskusji. I dlatego po tej przemowie chciałabym też przedstawić państwu panelistów, osoby, które zaprosiłam, czyli Anię Włodarską, osobę, która bardziej związana była do tej pory z teatrem, współpracowała z bardzo ważnymi reżyserami polskiego teatru. No,
młodego, ale nie tylko już młodego pokolenia, na przykład z Janem Klatą, jak zapamiętałam, z Mają Kleczewską, ale też z wieloma innymi osobami. Jest też dramaturgiem, ale także ma już również pewne doświadczenie w dziedzinie sztuk wizualnych i tutaj przeprowadza projekt tu w Sokołowsku z udziałem mieszkańców Sokołowska. I chciałabym, żebyś coś na ten temat powiedziała. Przedstawiam Państwu Krzysztofa Żwirblisa, który jest kuratorem, krytykiem sztuki, historykiem sztuki, artystą, aktorem tej Akademii Ruchu, a którego zaprosiłam tutaj ze względu na jego, też myślę, bardzo interesujące i fajne i ważne doświadczenie, Muzeum Społecznego, które cały czas przeprowadza w różnych miejscach. Witam również Marcina Polaka, który tutaj... który wczoraj nam zaprezentował efekty swojego projektu przeprowadzonego w Sokołowsku i który no, zasłynął już właśnie niekonwencjonalnymi, przemyślanymi, interesującymi bardzo projektami związanymi z kontekstem społecznym w Łodzi, ale nie tylko. Na przykład pamiętam też projekt Marcina w ramach rewirów w Lublinie. I również przedstawiam Państwu Piotra Lutyńskiego Messię. Reprezentuję tutaj regionalny, ja urodziłem się w Sokołowsku, dokładnie w sierpniu, 30 sierpnia i ja tu reprezentuję jakby środowisko Sokołowska. Piotra Lutyńskiego, który podróżuje po Polsce i nie tylko ze swoją grupą muzyczną i ze świetnymi muzykami i który urządza koncerty na dachu autobusu. Kiedy pada, to co? Gramy w środku. Aha, to grają w środku. No więc jak Państwo widzą, zaprosiłam osoby, które mają związek jednak z pewnym takim wychodzeniem poza projekty takie stricte artystyczne, jakby takie hermetyczne, elitarne. No i właściwie od tego chciałabym zacząć. To znaczy właściwie to chciałabym zacząć od poproszenia Ani, żeby powiedziała nam o tym, co zrobiła w Sokołowsku. Powiem najpierw o tym, czego nie zrobiłam w Sokołowsku, bo to się nie udało. Bardzo zależało mi na tym, żeby zrobić wystawy, które będą otwarte dla osób, które przyjeżdżają na festiwal. I chciałam, żeby mieszkania tutaj Sokołowczan były otwarte dla nas, żeby można było, były godziny ustalone. Okazało się, że to jest za szybko, że ja przyjechałam za późno, że ten cały tydzień, który spędziłam przed festiwalem, to jest jednak za krótko, żeby w tak prywatną przestrzeń wejść w takim czasie. I on się trochę przeformułował, ten mój projekt, i wyglądał w ostateczności tak, że po jednej ze swoich prac, które panie wybrały, pani Wioleta, którą państwo z Różanki znają, oraz pani Grażyna Mich, która tutaj również współpracuje z fundacją, pozostawiłam im w domu resztę prac, zostawiłam na klatkach schodowych oraz miałam przemiłą i bardzo dużą przyjemność spędzić trochę czasu z panami z warsztatu Kanda i im na suficie wyświetlałam swój projekt Niebo. Jest to zdokumentowane jako fotografia, na razie ja muszę je przejrzeć. I tak to wyglądało. Miało wyglądać trochę inaczej, co innego z tego wyszło. Nie powiem, że to dobrze, czy to źle, inaczej. Na pewno inaczej. Ale czy to było dostępne dla... Korytarze są dostępne. Korytarze w kamienicy są dostępne, organizatorzy mają adresy, to jest główna 23A oraz główna 36, tylne wejście. To są te dwa miejsca. 23A tam, gdzie korytarz, tam gdzie pan Leszek Krutulski robi półportrety. Pracowała? Tydzień próbowałam nawiązać kontakt. Kilka razy zdarzyło się tak, że osoby mi odpowiadały, że nie, absolutnie nie, w ogóle nie, mieszkanie nie. Nawet ja w mieszkaniu nie. Potem okazało się, że to nie chodzi o to, że jest aż tak wiele do przełamywania, tylko to jest może ta kwestia startu, że trzeba zacząć trochę wcześniej i trochę dłużej być rzeczywiście razem z tą osobą, bo tak naprawdę to może powiem o tym, że mi zależy bardzo na takich małych, drobnych i prywatnych projektach, że dla mnie jest bardzo ważne, może mam taką wizję, która się ciągnie gdzieś od czasów teatralnych,
takiego budowania nowego odbiorcy, na pewno o czymś takim myślę. I to była taka pierwsza próba, dalej ją będę przeprowadzała na Pradze w Warszawie z Pawłem Łysakiem. Ja chciałam teraz spytać Marcina Polaka, czy ty jesteś zadowolony ze współpracy z młodzieżą z Okołowska? Wydaje mi się, że tak. Mi trochę odjęło mowę po tym, co tutaj zaproponował pan Piotr Lutyński, ale spróbuję coś powiedzieć. Ja jestem bardzo zadowolony. Ja właśnie przyjąłem taką taktykę, jakby pracując od dawna społecznie, że co prawda przyjechałem tutaj kilka dni wcześniej, ale już kilka miesięcy jakby przed naszym działaniem korespondowałem tutaj z ludźmi z Sokołowska. Właściwie miałem zrealizować zupełnie inny projekt i on się trochę posypał nawet tydzień przed. I chciałem powiedzieć, że otrzymaliśmy wczoraj jakby mnóstwo gratulacji i komplementów, ale jeden był szczególnie dla mnie ważny, właśnie miejscowego fotografa, z którym jako... Bo ja tutaj odnalazłem 5 fotografów, którzy są w Sokołowsku, bądź są związani z Sokołowskiem, ale jakby już koniec końców został jeden fotograf, z którym miałem zrealizować ten projekt. I on tydzień przed festiwalem wysłał takiego maila, który się kończył takim zdaniem, że i te dzieci, i ci nauczyciele, także ja dziękuję bardzo. A wczoraj po prostu serdecznie mi gratulował i mówił, że to fajnie wyszło, także... Ja myślę, że jestem bardzo zadowolony, także jakby przede wszystkim ważne jest dla mnie, że myślę, że ta młodzież, z którą pracowałem, jest zadowolona, także to jest najważniejsze, jakby ten pokaz był jakimś zwieńczeniem tego, co robiliśmy i on wyszedł jakby moim zdaniem bardzo fajnie, było śmiesznie i uroczo, ale jakby największą wartością była ta nasza praca 2,5-dniowa, także... No i ale oni są trochę wstydliwi, a jakby ten nasz projekt głównie polegał na rozmowie, bo jakby my to wszystko wymyśliliśmy wspólnie, także na tych zdjęciach może nie było tego widać, to było kilka krótkich... To powiesz, prawda? Jak wyglądała ta współpraca, bo rzeczywiście to było dosyć enigmatyczne. Znaczy ja myślę, że w takim działaniu jakby najważniejsze jest po pierwsze znaleźć odbiorców, co jest bardzo ważne, bo... odbiorców w sensie grupę, z którą się współpracuje, bo przecież tutaj już próbowano w tamtym roku i wcześniej zrealizować jakieś takie działania prospołeczne i też one kończyły się jakąś taką klapą właśnie ze względu na to, że jednak jest tutaj dużo mieszkańców, ale jeśli się poświęci właśnie może jakoś odpowiednio więcej czasu, to można, no można spróbować coś zrobić. Ja na przykład wczoraj byłem świadkiem takiej fajnej sytuacji, bo dowiedziałem się tutaj już wcześniej, że co roku o 18:00 tutaj za szpitalem odbywa się mecz siatkówki, czyli miejscowi grają ze sobą i po prostu przechodziłem akurat o tej porze i widziałem, że jest po prostu jakiś przewspaniały w skład i starsze panie i młodzież i oni grają i mają jakieś tam gile rozstawione, także jest tutaj jakaś społeczność, także jest, po pierwsze trzeba dotrzeć do tej społeczności, a po drugie, właśnie zapomniałem co miałem powiedzieć. Ja jako przedstawiciel miejscowych obywateli, czyli człowiek z Sokołowska od wielu lat, obserwuję to z boku i wydaje mi się, że najważniejsze nie jest nawet ważna ta ilość, czy ile osób, ale widzę tutaj jednego chłopaka, takiego blondyna, młodego chłopaczka, który tutaj jest wolontariuszem pewnie i jest u góry. I jedna osoba przeciągnięta w ogóle w taką sferę właśnie tych działań, to jest najważniejsza rzecz. Może nawet nie trzeba więcej, bo oczywiście jest miejscowość, jest hermetyczna, to wszystko się dzieje tak, że więcej jest obaw, co wy tu właściwie robicie, ale wygrana jest wtedy, jeśli jednej osobie w życiu jednej osoby zmieni się to wszystko i że będzie widziała to, że te działania efemeryczne, jakieś takie happeningowe, performatywne, one nagle zmieniają jego życie. I nie jesteśmy w stanie przeciągnąć całej społeczności. Bo znam tych ludzi. Józka, Staska. Ja mam trochę odmienne doświadczenia i poglądy też. No bo
Kiedyś zmuszony sytuacją życiową zacząłem pracować w Muzeum Akademii Sztuk Pięknych na etacie przewodnika muzealnego, ponieważ nie miałem stopnia naukowego. I wpadła mi w ręce taka cienka broszurka, wydana w 1955 roku przez Oskara Hansena, gdzie on tłumaczył tę ideę formy otwartej. Czytam to i po prostu znajduję jakby potwierdzenie tego, o czym ja myślę, co mnie interesuje. Bo tam jest taka jakby informacja, że ten twórca, artysta w zasadzie powinien stworzyć tylko ramę albo tło do działania uczestników i odbiorców jednocześnie. Czyli że dopiero wtedy powstanie to dzieło. A dlaczego tylko tak może powstać to dzieło? Bo on mówi, że po takiej katastrofie cywilizacyjnej, jaką była druga wojna, no to po prostu robienie dalej jakichś obrazów, jakichś rzeźb, to jest nieporozumienie. One w ogóle nic już nie mówią do człowieka i o człowieku. No i tak jakoś to się potoczyło, że no oczywiście praca w Akademii Ruchu też jest bardzo poważnym jakby takim doświadczeniem, obciążeniem, bo już takie rzeczy z udziałem ludzi Akademia Ruchu robiła w 1978 roku. Była taka pierwsza akcja Dom w Oleśnicy. Natomiast ten format, którym jakby, bo chyba tak to trzeba nazwać, którym ja się zajmuję, on ma jakoś ludzi uruchomić i połączyć. I wiem, że jest to może działanie typu akupunkturowego, takiego, że ja dotykam tylko niektórych osób, ale jednak zawsze staram się doprowadzić do takiej realizacji w środku jakimś, na środku placu, ulicy, po to, żeby ci, co uważają, że bycie z jakimiś twórcami, jakieś otwieranie się, pokazywanie swojej prywatności, przedmiotów, że to jest coś takiego no, zawstydzającego, żeby ci ludzie z kolei mieli chociaż szansę oglądania tego z okien, prawda? Bo projekcja w dużym formacie, nagłośniona. Tak. No także to jest ten sposób, który działa do tego stopnia, że ja od 2010 roku wykonałem takich 14 takich prac, z czego dwie za granicą. I ludzie najczęściej dostają ode mnie ulotkę na ulicy. Czasami wisi to na drzwiach i na przykład zapraszamy mieszkańców miasta do udziału w filmie i wystawie na temat Centrum Zielonej Góry i jej społeczności. Każdy z nas, bo to jest muzeum społeczne, tak? Każdy z nas jest takim muzeum. Ma własną historię i zainteresowania. Ale to są też ziemie odzyskane, chciałem zauważyć. No ale przecież nie pracujesz tylko na ziemiach odzyskanych. Nie, udało mi się też pracować w pięknym, małym mieście Kalmar w Szwecji, gdzie właśnie spotkałem na przykład takiego człowieka o urodzie wikinga, bardzo groźnego, wytatuowanego, jak nie wiem. I on na pytanie, co, kim jest, a to wszystko będzie na filmie pokazywane na środku tego osiedla, on mówi, że on jest byłym więźniem. I tu przyjechał do swojej dziewczyny, z którą za chwilę będą mieli dziecko i on teraz pracuje w fundacji, która umożliwia więźniom włączenie się z powrotem do społeczeństwa. No czyli spotkania z ludźmi, takie jak powiedziałeś, uruchamianie ludzi, ale chciałam zadać pytanie. Po pierwsze, czy to jest jednak pewne jakieś wykorzystywanie tych ludzi z lokalnego kontekstu jako pewnego materiału do własnej twórczości? A po drugie, czy to nie jest takie uszczęśliwianie tych właśnie ludzi lokalnych na siłę? A może właśnie fajne i wartościowe jest takie wydarzenie, że artyści przyjeżdżają i ich publiczność przyjeżdża, spotykają się ze sobą i no nie robią czegoś dla lokalnego kontekstu, albo jeśli robią, no to jakby nie udają, że w ten kontekst się wgłębiają, no bo jeżeli jest się przez tydzień, no to przecież nie da się popracować z tymi ludźmi, prawda? I zdobyć ich zaufanie. Działa coś takiego, bo wy wyjeżdżacie, a my tu zostajemy. I działa coś takiego u nas, że później przez kilka miesięcy jest temat do rozmów w domach i każdy opowiada historie, które gdzieś tam widział i najczęściej nie zbliżył się do nich. Czyli po prostu widział coś z daleka przez okno,
I to, się, to, to jest dla ludzi, którzy nawet mogą narzekać, to jest temat praktycznie później na zimowe wieczory przy wódce, bo naprawdę telewizja tego wszystkiego nie da. To jest głębokie przeżycie czegoś, czego nie muszą rozumieć. Ale to działa. To działa, bo wiedzą, że to za rok znowu nastąpi prawdopodobnie i znowu, ale ja cały czas dlatego mówię, że dla starszych ludzi, tej innej generacji, to jest tylko to coś widziane przez okno. Ale ja myślę o tych dzieciach, które w tym uczestniczą, o tym chłopcu, który tu jest, bo widzę, że on jest zapaleńcem. On po prostu, i niezależnie od tego, czy pójdzie, gdzie on, co on będzie robił w przyszłości, dla niego to światło gdzieś się zapaliło. I to jest najcenniejsze. No. To ja jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że mimo tego, że to trzy miejsca, w których ja byłam i gdzie mogę powiedzieć, że nawiązałam kontakty z osobami, to jest bardzo, było bardzo ważne doświadczenie dla mnie, nie wiem jak dla tych osób, właśnie starałam się jak najbardziej przeprowadzić to tak, żeby nawet prace, które były do wyboru, były wybrane przez nich w kontekście ich mieszkania, ich kamienicy. I to ten cały tydzień, który ja spędziłam przed festiwalem, był niesamowicie intensywny. I myślę, że gdybym pomyślała jeszcze o kolejnych czterech osobach, to bym oszukała siebie i tych ludzi, bo nie miałabym dla nich czasu. Tak, jest ograniczony czas. Tak, możliwości. No ja bym też chciał trochę zmienić perspektywę. To znaczy, wiadomo, że lepiej ostro o nas powiedzieć, a potem łagodnieć, ale jak się mówi o tym, że to jest taki, że to są takie projekty kolonizatorskie, kolonizacyjne, tak? Że te spadają, są zrzucane na tych ludzi i tak dalej, to trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, że po prostu te społeczeństwa często, społeczności, one są wewnętrznie dosyć już ustrukturalizowane, powiązane nawet wręcz, jeśli idzie o rodzaj ekspresji, miejsca i tak dalej. I ten, który przychodzi z zewnątrz, to nie musi być kolonizator, to może być równie dobrze psychopompos, tak? Ten, który przenosi duszę gdzie indziej, tak? To może być ten, któremu jest... Nie, ja nie mówię, że tej osobie jest łatwo. Bardzo jest trudno to tak pracować, ale po prostu jest pewna łatwość w kontakcie. To znaczy ci ludzie często przed taką obcą osobą się dużo chętniej, dużo szybciej otwierają niż przed kimś, kto by po prostu tu na miejscu próbował sam zbudować coś od początku, bo on by był sąsiadem, który wtyka nos w ich sprawy. Natomiast my, ja nie, możemy trochę o tym porozmawiać, mnie to bardzo interesuje, jak ci ludzie to widzą, bo ja ze względu na to, że już mi się udało tyle tych projektów zrobić, to ja czuję, że wiem, ile to kosztuje mi energii, ale jednocześnie, że to się udaje, tak? Że to działa. Prawda? Na pewno przynosi efekt i my tutaj bardzo jesteśmy zadowoleni z waszej działalności. Nie słodzę. Bo to przedziwne jest. Normalnie przyjeżdżają ludzie, którzy robią rzeczy, których my nie rozumiemy. Nie? No, nie. Do tej pory była to kultura normalnie... piwa taniego i wina taniego. Tutaj zaczyna się coś, co właśnie jest tym tematem spotkań. I tak staram się to rozumieć też. Ja bym tak zakceważąco nie podchodziła. Ja myślę, że właśnie w kontekście takich działań społecznych ważna jest jakaś samoświadomość artystów, bo ja mówiłem o tym mailu od tego fotografa i ja się trochę zdenerwowałem, a z drugiej strony później jak to przemyślałem, to mi się to bardzo podobało, że jeżeli ktoś nie czuje się dobrze w takich działaniach społecznych, to nie powinien się takimi rzeczami zajmować. I Magda kiedyś, pamiętam, że pisałaś na obiegu o tym projekcie, który robiłem w Lublinie, to było takie działanie z bezdomnymi i jakby według ludzi, którzy jakby organizowali ten projekt, on był jednym z najlepszych projektów, bo to był taki jakby cykl działań całorocznych, ale ty pisałaś o tym, że to było jakieś tam ciekawe działanie, ale nie wiadomo, czy coś z tego wynikało. I my mieliśmy, jestem z tego bardzo zadowolony, jakąś taką samoświadomość porażki. I my wymyśliliśmy, że ponieważ to był projekt realizowany w Lublinie, a my jesteśmy z Łodzi, to spróbujemy ten projekt zrealizować jeszcze raz tylko, że w Łodzi. I przez pół roku pracowaliśmy w takim ośrodku dla bezdomnych. I teraz byliśmy właśnie
to już był jakby nasz trzeci wyjazd ze spektaklem, który wspólnie stworzyliśmy, ale właściwie ten spektakl nie był najważniejszy, to było mniej więcej to, coś, co pokazaliśmy wczoraj. I nam jakby... My tego samego, właściwie ja nie wiem, czy jakby tym epatować, bo ostatnio takie działania właśnie w tym obszarze są bardzo modne. Na przykład ja byłem trochę, nie wiem, przerażony tym i zniesmaczony, że ostatnio wszędzie się pojawiały jakieś takie artykuły, że ktoś kupił bezdomnemu jedzenie w hipermarkecie za 40 zł i to było po prostu jakiś taki news, że tam na Facebooku 150 tysięcy osób kliknęło, także... Ale jeszcze tylko dokończę, ale ja się właśnie nad tym zastanawiam, a może tak trzeba w ogóle, że może to kogoś poruszy. No ja codziennie kupuję jakimś tam... W Afryce jest ta sytuacja, że przychodzi nagle humanitarna pomoc i to rozmawiając z fachowcami. Oni mówią, przychodzi pomoc i ludzie przestawiają się na inne jedzenie. Czyli nie wcześniej mieli mleka w proszku i pszenicy. A jedli tylko te korzonki, to wszystko. Przestawiają się, po pół roku kończy się ta pomoc. I ludzie naprawdę, przyrost jest większy i ludzie umierają z głodu. Także to jest takie najtrudniejsze jest chyba dawanie ludziom czegokolwiek. Bo łatwo jest powiedzieć, daj pieniądze i oni sobie z tym poradzą. Nie, fundacje przejmują te pieniądze i to jest, rozpływa się to. A ludzie zostają z tymi samymi problemami. Także to ja myślę, że z bezdomnymi, czyli co, od momentu kiedy kończy się akcja, co on ma zrobić? On dalej jest. Nawet w gorszej sytuacji, bo ja wiem sam po sobie, że jak mam poprawę sytuacji gospodarczej w domu, a tutaj nie jest tak łatwo, to człowiek nabiera tak, spokojnie śpi i staje i tyje, nie? Ale później to się kończy i zaczyna się inny problem, że wpadasz w dół psychiczny, bo masz problem, bo to się skończyło. Te półroczne stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki się skończyło i co dalej? I wtedy jest trudniej. No, to jest trudniejszy moment. O tym naszym działaniu i jakby my pracując i w Lublinie i w Łodzi z tymi bezdomnymi jakby wymyśliliśmy sobie, że nie jesteśmy w stanie pomóc większości osób z tego ośrodka, ponieważ to byli ludzie schorowani, z jakimiś strasznymi problemami. Dla nas najbardziej przerażające był kontakt z takimi ludźmi, którzy wyglądają jak ludzie, którzy tutaj siedzą na sali, albo jak wyglądają jak nasi rodzice, jak nasze dzieci. I my znaleźliśmy... Nie. I my znaleźliśmy sobie taką grupę, z którą pracowaliśmy i jakby ja nie lubię o tym mówić, ale oni o tym mówią, że jakby dzięki nam wyszli z tej bezdomności, bo to jest taka cienka granica, że tam byli ludzie, którzy po prostu tak niewiele brakowało do tego, żeby po prostu wyjść z tego ośrodka, bo to na przykład było wiele osób, które się zasiedziało, tak, inteligentnych, wykształconych, z zawodami, także, ale jakby... Konkluzja jest taka, że trzeba mieć jakiś cel. No my nie mówiliśmy o tym, że zrobimy jakiś projekt, dzięki któremu na przykład uretujemy ileś osób, ale no ja myślę, że ta skuteczność sztuki jednak no, w jakiś tam sposób, no sztuka powinna być skuteczna, jeżeli uda nam się zrealizować jakiś... Dlatego dla mnie ważne na przykład w tym moim projekcie było to, żeby ktoś kontynuował pracę z tą młodzieżą. No właśnie o to jest pytanie, czy tego typu projekty mają, jest na nie miejsce w Sokołowsku, prawda? Ale widzę, że tutaj pojawia się pytanie, czy komentarz z sali. Nie wiem, to akurat przed chwilą mówiłeś o jakimś celu, ale ja tutaj zauważyłem coś absolutnie wyjątkowego, że jest tutaj na tym terenie facet, który nie ma żadnego celu, a jest w tej chwili chyba największym artystą tego miejsca i ulubieńcem ludzi, którzy tu żyją. Czyli Zygmunt Rytka. Widziałem, jak na wernisażu podchodzili do niego ludzie, jak go tam całowali, jak tam go pieścili. I jestem pewien, że to jest właśnie ten człowiek, który nie miał celu żadnego, a wszyscy weszli w jego sytuację. Dzisiaj na pewno ten ośrodek jest dumny, że ten facet tu mieszka, że nie ma żadnego celu, że on ma tak fantastyczne fotografie, że zna go cały świat i stał się jednym z nich, że po prostu go kochają.
Czy wam się uda tymi sprytnymi sposobami nawiązać kontakt z tymi ludźmi? Wątpię. Znam taką grupę Ludźmierz, co było fatalne, coś w 70 roku się to stało. Artyści na 3-4 weszli w wieś, zrujnowali totalnie to, co było po prostu mentalnością tej wsi. Wstawili im tam jakieś takie protezy. Cała Polska o tym mówiła, a ta ludność wkurwiona tymi artystami przekleła ich na zawsze. I to wam grozi, jeżeli będziecie tak myśleć. Dziękuję bardzo. Jakoś nie widzę takiej silnej ingerencji w tych działaniach, o których tutaj mówiliśmy. Żadne z nas, myślę, nie działa w ten sposób, że wchodzi w przestrzenie. A może był tak zawstydzony taką grupą ludzi? Ale jest może jest na sali, Piotrek, możesz powiedzieć, dlaczego za nie mówiłeś. Słyszysz nas? No ale grupa ludzi, z tego co pamiętam, robiła jakieś tam niezłe chocki klocki. Tam święta im robili, prawda, działania. Oni sami tam przybyli z misją i z poczuciem bycia artystami. Tutaj, jak sądzę, w tej rozmowie chodzi nam, że jeszcze raz się odwołam do tej pożółkłej broszury, o stworzenie sytuacji, w której ludzie sami coś zaczną robić. To by było może... No jasne, każdy projekt można ocenić, mu wystawić lepsze stopnie za kontakt, gorsze za cel, tak. No, nie wiem, ale jakby ja bym tego nie potępiał. Że mieszka, tak. Dokładnie. Zapytali większość mieszkańców, kto to jest Zygmunt Rytka, to ja myślę, że jakoś niespecjalnie mogliby odpowiedzieć na to pytanie. Także. W małych miejscowościach wszyscy się znają. Jak ktoś coś zrobi, to w małych miejscowościach wszyscy znają wszystkich. To nam się wydaje, znacie, wam się wydaje z zewnątrz, że tak nie jest. Tu wszyscy wszystkich znają. I do tego stopnia, że wujek Józek jedzie na rowerze i wszyscy wiedzą, jaki to jest rower. Jak ginie ten rower, to wszyscy wiedzą, kto ukradnie. Także nie. To ja myślę, takie małe miejscowości mają też piękne cechy, o których niektórzy nie wiedzą z dużych miast. Że tu nie tyle jest wszystko kontrolowane, co nie idzie się na policję, jak ktoś wybije szybę, tylko idzie się do rodziców dziecka, które wybiło to okno. I to jest piękne i pewnie w większych miastach się robi to po prostu instytucjonalnie, a tutaj jest to załatwiane wewnętrznie i to jest bardzo dobrze, że to tak się dzieje. No a ja jeszcze chciałam właśnie ciebie spytać, a jak wy przyjeżdżacie z autobusem w różne miejsca, no to przecież nie pracujecie, prawda, z mieszkańcami, tylko po prostu przyjeżdżacie z koncertem i oferujecie po prostu radosne, bezpretensjonalne spotkanie. I co? I to działa? Po jednym, dwóch dniach to nie działa. To właśnie takie festiwale jak ten muszą wypracować to całymi latami, że ludzie nie uciekają do domów, nie chowają się w klatkach schodowych, tylko po prostu... Tak jak wczoraj dwie osoby zatańczyły, ale generalnie jak się przyjeżdża pierwszy raz, to w Koninie coś takiego było, to wyjechaliśmy, czy w Jaśle. Fajne, piękne, zadbane miasta, czyściutkie, to jedynie wariaci przychodzą na festiwale, znaczy na ten występ, tańcząc i zachowując się rozluźnieni, bo cała reszta siedzi pochowana i ogląda telewizję. Także to taki festiwal jak ten, ja to obserwuję, to jest coś, co nie działa po jednym razie. Efekty przychodzą po latach i to jest znakomite,
bo to nagle te dzieci uczestniczące, jacyś wolontariusze, oni w domach ktoś może powiedzieć, a tak głośno grają i ten jest zamieszanie i nie wiadomo o co chodzi, ale to dzieci później uczą rodziców. Nie tylko rodzice, bo rodzice już nic nie mają do powiedzenia, ale to dzieci podpowiadają, tak, tak, ale ja z nimi jeździłem, wiem, że to nie jest dziadostwo, że oni mają jakiś ukryty cel. Oczywiście nie wiemy dokładnie, jaki to jest cel, ale wiemy, że to jest ważne. I to, to nawet nie edukacja, tylko że po prostu uczestnictwo jakieś takie poboczne przynosi efekt, ale po latach. No. Czyli może ważne jest to, niekoniecznie projekty nakierowane społecznie, chociaż takie projekty moim zdaniem też oczywiście mają miejsce i prawo do ich zaistnienia, prawda, jeżeli ich autor dobrze się czuje pracując właśnie z ludźmi spoza środowiska sztuki, ale z tym trzeba bardzo ostrożnie, moim zdaniem, trzeba albo długo pracować, albo mieć po prostu w sobie jakąś taką dużą samoświadomość, prawda, że wchodzi się w taką delikatną materię i właśnie bez jakiegoś takiego, bez takiej postawy kolonizatorskiej, prawda, bez takiego narzucania jakiegoś, ja wiem, no na przykład z przekonania swojego, że ja jestem tym twórcą kultury, prawda, a ci inni niekoniecznie. Ale właśnie nie, chcę też podsumować to, co powiedziałeś, że właśnie może też pokazywanie po prostu sztuki jako takiej, o czym też mówił Józef Rabakowski właśnie o Zygmuncie Rydce, że jest strasznie ważne też właśnie nie tylko dla twórców kultury i dla ludzi, którzy się tą kulturą blisko interesują, ale też dla tych ludzi, którzy są tutaj, prawda, i zdawałoby się, że właściwie niekoniecznie chcą być uszczęśliwiani tą sztuką i kulturą, ale to na dłuższą metę też może pracować. Na przykład kościoła w Ameryce Południowej. I to jest wielokrotnie powtarzane dokumenty, że misjonarze przywożą z ideą miłości, przywożą również to wszelki rodzaj chorób od wenerycznych przez grypę i niszczą te małe społeczności. Także proszę. Ja tu jestem w imieniu Piotrka. Piotrka Sokołowska. Mikrofon. Ale mogę bez, tak? Słuchałeś mnie dobrze? Ja masz donoszę. I chciałam przekazać od Piotrka, on po prostu jest śmiały, nie umie jeszcze tego wszystkiego ubierać w słowa dobrze. Ale powiedział mi przed chwilą, że on jeszcze nie wie, jak to opisać, ale uważa, że to jest jedno z najważniejszych doświadczeń w jego życiu. Piotrze, kochamy cię. Wow. To może to jest czy jakieś komentarze jeszcze Państwo mają? Coś chcą dodać? Aha, tak. To atrapa? To jest chyba do nagrywania do internetu, wiesz? Jest Pani najlepiej nagraną osobą na sali. Ja tak a propos tej misyjności chciałam przywołać taką dosyć ciekawą sytuację, która miała miejsce wczoraj podczas przepięknego koncertu Smutnych Kobiet. Jeśli byliście, to wiecie, jak to niezwykłe było doświadczenie w szałasie na skraju lasu. I no, przyszła garstka osób, między innymi przyszły osoby lokalne z Sokołowska. I dosyć intensywnie rozmawiały. Dosyć to było, powiem, przeszkadzające i takie ingerujące. Ja w pewnym momencie zwróciłam uwagę, bo już ja domyśliłam się, że to są osoby stąd i uważam, że to no bardzo, bardzo fajnie, że przyszły. Kompletnie oczywiście to, co propozycja Smutnych Kobiet nie trafiała do tych osób. I po tym, jak poprosiłam je, żeby jednak uciszyły się
co Kosma skomentował, o, zamilkły, to poszły, poszły z tego koncertu w końcu. Ale to jest bardzo, myślę, interesujące w kontekście tej, no, tej tak zwanej misyjności, bo ja myślę, że rzeczywiście wczoraj być może to no, nic nie dało, ale obecność, jakiś ślad takiej inności, mam wrażenie, że zasiewa jakieś takie drobne ziarno. Dlaczego tej inności tutaj nie wprowadzać? Dlaczego jej nie pokazywać? Zresztą później jak wczołgałam się do Izy, do Szałasu, to rozmawiałyśmy na ten temat. Iza mówi, no właśnie, bo coś nam strasznie przeszkadzał, strasznie ludzie rozmawiali. Być może to były też inne osoby, nie tylko te osoby tutaj z Sokołowska, które przyszły na ten koncert. Ja mówię, tak Iza, ale wiesz, to były, ja je poprosiłam, żeby w końcu przestały rozmawiać, ale to były osoby stąd. No i Iza mówi, a no to świetnie, no to bardzo fajnie, no bo to jednak bardzo fajnie, mimo że te osoby rozmawiały i tak dalej. Zostały uciszone, bo mnie to... No to jest, no nie, no słuchaj, no po prostu... Słucham? Jeżeli ktoś ma władzę, to ją po prostu realizuje, nie? Ale kto miał władzę w tej sytuacji? Ja miałam władzę. No nie, no wiesz, ja bardzo nie lubię takiej sytuacji, nie lubię być panią, która prosi o uciszenie się i o niedotykanie eksponatów, ale dosyć długo, myślę, trwała ta sytuacja, kiedy panie wymieniały przepisy na kurczaka i w porządku. I to było bardzo fajne, tylko już no, jakby trochę za długo to trwało. Ale nie sądzę, że nie wiem, użyłam mojej władzy. Tak samo ty w kinie, jak idziesz do kina, to też jak ci ktoś przeszkadza, gada za tobą, no to w końcu prosisz, prawda, o uciszenie się. Nie jest to, myślę, manifestacja władzy. Dobra, to już... Jeszcze ja chciałam coś powiedzieć, ponieważ ja mieszkam częściowo w Kazimierzu Dolnym, jestem jedną z najstarszych mieszkanek tego miasteczka, a właśnie tam 4 lata temu było stulecie pierwszego pleneru, a tutaj dopiero są 4 lata pierwszego festiwalu. No i w Kazimierzu po 100 latach odbywania się plenerów malarskich dowiedziałam się wiele rzeczy. Bardzo ciekawych, nie o wszystkich jestem w stanie powiedzieć, ale myślę, że to tak jak ze wszystkim, że czas pracuje. I to jest też tak, nie można powiedzieć, ach, jakiś tam człowiek, to najważniejsze doświadczenie w moim życiu, jak ten człowiek ma dopiero 15 lat. Jak będzie miał 115, to powie, no tak, wtedy mi się wydawało, że to było zajebiste, a teraz wydaje mi się, że trochę gorzej. No i to po prostu jak ze wszystkim, że to trzeba bardzo spokojnie. Dzięki. No, cały festiwal, Piotrze, tylko dla ciebie. Tu Piotr powiedziałeś, że taki był problem w tych zadbanych miasteczkach, że ludzie siedzą przed telewizorami. Jest taki... Teraz żyjemy w czasach bardzo... Bardzo ciekawe, że po prostu no, ten kraj, w którym żyjemy, jest poddawany jakby procesom od, nie wiem, 150, 160 lat takiej ciągłej transformacji niekończącej się, jakimś zawieruchom, poczynając od zniesienia pańszczyzny przez jednego cara, tak? Jest to, nie, ja mówię, ja bym wolał raczej powiedzieć o pewnym problemie, trudności, które się wiążą z komunikacją po prostu. Że nagle mamy takie bardzo potężne media i właściwie takich też tam wyrobników medialnych. One w pewnym sensie narzucają taki rodzaj dyskursu i wymiany w ogóle informacji, przechwytują to. I gdzieś ta lokalność tylko jest już na poziomie tych przepisów na kurczaka. I dobrze by było, żeby artyści wzięli to pod uwagę, jak będą projektować swoje prace. Zwłaszcza takie, które będą dotykać tych... Nawet Warszawa, to
to też jest taki zespół wsi mniejszych, bo tam można wyróżnić różne i osiedla, i place, i coś tam, tylko że ci ludzie się słabo znają. Generalnie nawet jakby nie mają powodu, żeby ze sobą rozmawiać. No chyba, że jakieś zagrożenie jest. Ktoś obrabia samochody na parkingu jednym. No to tak, to jest jedyny powód. Czyli przed artystami jest jeszcze taka urzekająca perspektywa, że oni mogą coś zrobić takiego, co naruszy pewien jakby dramatyczny, jakby nie wiem, brak lokalnej komunikacji, takiej zwykłej, międzyludzkiej. No bo przecież takie społeczności, jak się mówi o społeczności, to to jest coś takiego, co ma święta, ma jakichś ważnych ludzi, oni nadają też jakby pewien, no może pozór, ale jednak formę tej społeczności. I przepraszam, tak długo gadam, ale występowałem na takiej sesji, gdzie mówiłem, a właśnie tutaj obok tego budynku, w którym rozmawiamy, stworzyłem taki projekt, że chciałem, żeby ludzie, którzy są w zagrodzonych osiedlach i kilku domach stojących wolno przy ulicy, żeby mieli powód do spotykania się. Nie ma tu żadnego placyku, więc po prostu napisałem aplikację, dostałem pieniądze na projekt, który nazwałem A jakże Piazza, bo moim najbardziej wstrząsającym doświadczeniem młodego człowieka, jak wyjechałem na zachód, to było miasteczko pod Neapolem, które się nazywało Nocera, gdzie o 22:15 stawiała się cała społeczność tego miasteczka i oni ze sobą przez godzinę rozmawiali. O 23:15 nie było nikogo, tylko takie niedobitki tam gdzieś po kawiarniach. Nie wiem, może to sprawa jakaś takiego kodu, genetyki, kultury, ale tam po prostu wiadomo, no Neapolis, greckie tradycje, pewnie nie zabite nawet przez Rzymian, prawda, to jakoś zostało podtrzymane, tak? No więc ja gdzieś tutaj tu doświadczam jakiegoś strasznego braku i po prostu i myślę, że to jest miejsce właśnie nasze też, tak, żeby coś z tym zrobić. No i oczywiście ten projekt powstał tylko w strukturze. Wybrukowałem placek, ustawiłem ławę w kształcie podkowy, żeby można było i coś zobaczyć i jednocześnie gadać ze sobą, ale już nie starczyło pieniędzy na mnie i na innych artystów, żebyśmy co tydzień tam robili jakiś event, żeby ci ludzie mieli powód do wyjścia, jakikolwiek powód do wyjścia, do oderwania się od tych ekranów i tych wypożyczonych filmów i czegoś tam jeszcze. No. No to... A! I jeszcze tak mówię... Proszę, ja skończę tą myśl, bo anegdota to jest. Na koniec anegdota, żeby nie żadne tam... Mówię do tych uczestników tej sesji, bo moim zdaniem w ogóle nie mamy żadnych społeczności lokalnych w Polsce. One są in spe. One mogłyby być, ale nie ma ich. I potem dopadła mnie taka pani z UJ-u, mówi, proszę pana, ja przez cały czas mówię społeczności lokalne, ale przecież rzeczywiście to jest klisza. Ma pan rację. Socjolożka. Ale tam mają podobno kawałek. Nie, nie ma tej łączności, a tam jest to coś, czego nie chcielibyśmy nigdy tutaj widzieć. To jest obraz, którego nie spotkało w ogóle nigdzie indziej na... Znaczy, że tutaj zostałam wyciągnięta trochę, bo tutaj na ucho coś powiedziałam, ale znaczy, tak sobie pomyślałam, że może najlepszą rzeczą byłoby jakby dla nich, żeby cokolwiek zrozumieć, czy jakby mieszkańcy, żeby ten festiwal się nie odbył w następnym roku. Nie wiem. Może właśnie by coś, nie wiem, wiedzą, może nie, wiedzą, to... może nie wiedzą. Ale już ustaliliśmy. Ale ja nie życzę festiwalowi, żeby się nie odbył. No. Tylko nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki ten efekt będzie. Ale kontynuacja po 10 latach będzie tak, że nagle przyjedzie tu nie, tak jak na festiwal do Cieszyna, na festiwal filmowy, nie będzie ta sala wypełniona, tylko będzie po prostu pół miasta, 200-300 osób przyjedzie. I to może być taki efekt, jeśli organizatorzy wytrwają. Nie? Myślę, że to może, tylko trzeba być po prostu, zacisnąć zęby i przetrwać. I to może przynieść taki efekt, że za chwilę będzie tutaj po prostu 500 osób. No jasne.
I wtedy już nikt nie będzie pytał, czy to dobrze, czy niedobrze. Mieszkańcy będą mówić, Boże, żeby jeszcze się powtórzył. Może ja coś powiem troszeczkę, bo jestem tym desantem, który tu kiedyś przyjechał. I najpierw było tak, że w ogóle nie wiedziałam, co się ze mną tutaj dzieje. To był taki szok, przyjechać z jakąś X propozycją, która jeszcze wtedy nie mogła się zrealizować w żaden sposób. Ani nie było miejsca, ani nie było lokalu, ani nie było kolegów, ani artystów, ani ludzi. Ale co było? Byli mieszkańcy Sokołowska, które było swoim rytmem, miało swoje zwyczaje, ludzie byli do tego wszystkiego przyzwyczajeni. No i pamiętam pierwsze takie spotkanie z kolegą, z Jackiem Bąkowskim, sobie siedzieliśmy pod kinem i Jacek mówi, ja to bym chciał zrealizować taki projekt, projekcję, że tutaj, gdzie nie ma nikogo kompletnie na ulicy wieczorem, niedaleko kina, będzie projekcja bezpośrednia z, powiedzmy, ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. A w ulicy, na ulicy Marszałkowskiej w Warszawie będzie projekcja naszej ulicy głównej Sokołowska, gdzie idzie pies. I ciekawe, co by było bardziej szokujące? Prawdopodobnie nasza główna w Warszawie. I jeszcze długo, pół roku, rok, prawie nic nie było. A później zaczęło się, czyli pierwsza rzecz to zaczęła się odbudowa. To już był duży ruch i jakby szok dla mieszkańców. Potem zaczęliśmy mościć się artystycznie i praktycznie od początku, bo ja to wiem, państwo nie wiedzą, bo nie znacie tych ludzi, że mamy bardzo dużo ludzi tutaj, którzy współpracują z nami, przychodzą, uczestniczą w tych wszystkich akcjach, niektórzy bardzo stabilnie i wydaje mi się, że to jest dosyć duża proporcja. Patrzyliśmy, ile osób jest zarejestrowanych, powiedzmy, na placu tutaj Kieślowskiego w trakcie występu Akademii Ruchu czy w procesji tego, no, Łodzi Kaliskiej. A coś się zagubiłam, chyba nie wiem. W każdym razie, ja myślę, że tak jak tutaj padały takie zastanawiania się, chyba najważniejsze jest to, co artyści tutaj zostawią i co będą sami sobie i ludziom proponować. I to samo wyjdzie. Czy ktoś jeszcze? Ja się tylko tak zastanawiam, bo rozmawiamy teraz o społeczności bez uczestników żadnych społeczności. To jest pierwsza rzecz. Dziewczyny tutaj są z Sokołowska. Które może byłyby wybrane, to osoby ze społeczności Sokołowska, które są zainteresowane pracą z artystami. Na przykład jak ty współpracowałaś z tymi ludźmi z tej kamienicy, może fajnie by było zaprosić ich na taką dyskusję i dyskutować z nimi tutaj. I nie mogła. Okej. A druga moja propozycja, znaczy w ogóle tak sobie myślę, że, bo skoro jesteśmy tutaj, jesteśmy artystami, to może moglibyśmy zaproponować fundacji taki program roczny, który by był taką rezydencją pracy z ludźmi z Sokołowska i który by się odbywał przez cały rok z kulminacją festiwalową, wakacyjną. I tutaj jeszcze dziewczyny z Sokołowska. Myślę, że te festiwale właśnie bardzo dużo nam dają, bo mogą nas nauczyć czegoś nowego i dają na to, czego sami byśmy mogli w życiu nie zobaczyć. A jak tutaj przyjeżdżają artyści i pokazują nam nowe rzeczy, to uczymy się i mamy chęć poznania czegoś nowego. Chcesz powiedzieć? Proszę Państwa,
A ja chcę powiedzieć coś takiego. Może należałoby się przyjrzeć jeszcze jednej osobie, która w tej miejscowości też odnosi duże sukcesy w aktywizacji ludności. Żeby tą osobę zobaczyć w działaniu, proponuję przyjechać, chyba to jest 24 czerwca, czyli na Boże Ciało, dobrze mówię, i zobaczyć, jak ksiądz uruchamia ludzi do budowy ołtarzy. Słuchajcie, to jest coś pięknego, mi się to chyba dwa razy udało zobaczyć w takiej małej miejscowości, jak się miejscowość aktywizuje i to te największe pijaczki, no wszyscy ruszają do działania, restaurują te kapliczki. Dlaczego? Bo ten ksiądz to potrzebuje, nie wiem, czy tak teraz jest, kiedyś na pewno tak było, on potrzebuje pomocy. Ludzie chcą pomagać, a nie przyjmować pomocy. W związku z czym wymyślcie coś takiego, wymyślcie jakieś inne, no nie powiem, żeby Boże Ciało, bo to źle. Coś, gdzie ludzie z Sokołowska będą wam mogli pomóc, oni wam, a nie wy im. Ja nie chcę, żeby nikt ktokolwiek w czym, powiem inaczej, nie jest sztuką pomagać, bo pomaganie czyni mnie lepszym. Sztuką jest przyjmować pomoc. To jest dopiero sztuka. Przyjmować pomoc i postawić się w sytuacji, w której potrzebuję pomocy. To jest dopiero sztuka, a nie pomagać. Bo pomagać i dać 2 złote, to jest nie sztuka. Dziękuję. Więc tak, różne tutaj rzeczy udało mi się zauważyć w ciągu trzeciej festiwalki, do tutaj jestem. I myślę, że tak jak mówiliście o tym, bardzo ważne jest to, co się dzieje z dziećmi. Bo na przykład w tamtym roku odbywała się próba akustyczna do koncertu Davida Thomasa. Przed kinem było 2 chłopców z rowerami, siedzieli tam. Ja ich zaprosiłam do środka i zaczęłam im tłumaczyć, na czym polega... W ogóle, co to są te głośniki, co to są te miksery, co to są wzmacniacze, co to są mikrofony, bo zaczęli o to pytać, tak? Kto to jest ten pan, który siedzi na scenie? I tak dosyć długo rozmawialiśmy. I potem oni przyszli na koncert i przyprowadzili jeszcze kogoś ze sobą. To jest taka rzecz. Poza tym na pewno duży wpływ, znaczy... Piękną rzecz zrobiła Akademia Ruchu w tamtym roku. Jola Krukowska chodziła do domów, do ludzi i zanosiła im zaproszenia na ich wystąpienie. I na placu tamtego roku był naprawdę tłum ludzi miejscowych. I oni potem zostali na tym placu i rozmawiali ze sobą. I co więcej, potem zaczęli przychodzić na różne wydarzenia, które się odbywały tutaj. I my też oczywiście patrzymy na... Każdy z nas ma pewne schematy myślowe, pewne jakieś tam postrzeganie ludzi i patrzysz na kogoś i czujesz, że jest to ci osoba bliska albo osoba z zupełnie innego świata. I ci ludzie, którzy się pojawiali potem na wydarzeniach, w moim przekonaniu, które nie powinny ich zainteresować, interesowały ich i brali w tym udział. I to mi się wydaje jest bardzo ważne. Poza tym ten aspekt edukacyjny... Przed tamtym festiwalem pojechałyśmy z Bożeną do Mieroszowa, do gminy i miałyśmy spotkanie z nauczycielkami, z burmistrzem tamtego miasteczka i z nauczycielkami. Te nauczycielki, ponieważ zostały wybrane na to nasze spotkanie, więc na początku siedziały sztywno i zaczęłyśmy rozmawiać z nimi, co my tutaj robimy, co to jest ta sztuka współczesna. I one nagle zaczęły z nami rozmawiać, wychodziły z rozmaitymi pomysłami, a my moglibyśmy zrobić ta nasza szkoła, ta u nas jest taki klub, a tutaj jest takie koło. Niestety nie pociągnęłyśmy tego i tutaj jest nasza porażka, ale jest potencjał i idealnie, znaczy to, co byłoby najlepsze, to gdyby udało nam się organizować w przeciągu roku właśnie w szkołach przede wszystkim takie jakieś wykłady na temat sztuki współczesnej, może raz na miesiąc. I myślę, że to by było bardzo ważne i to by przyniosło naprawdę sensowne efekty. Myślę, że to jest najlepszy kierunek. A to, że przyjeżdżamy tutaj i oferujemy ludziom to, co możemy, to,
co wynika też z naszych ograniczeń, bo my możemy zrobić to, co my możemy zrobić. Możemy się otworzyć na ludzi i to nawet nie na ludzi miejscowych, tylko na każdego innego człowieka, tylko w pewnym stopniu. I to jest też dla nas ważne. To jest też dla nas, nie tylko dla tych, bo my nie przyjeżdżamy jako ktoś tam nie wiadomo jaki, tylko właśnie to jest taka lekcja dla obydwu stron. Myślę, że ważna. Dziękuję. Proszę Państwa, to co, wydaje mi się, że zmierzamy ku końcowi, że możemy kontynuować tę dyskusję później w tak zwanych kuluarach. Wydaje mi się, że nie ma co jakoś tak programować, jaki rodzaj sztuki wart jest pokazywania, w jakim miejscu, bo wydaje mi się, że sztuka bardziej jest z jakimś takim społecznym zacięciem i sztuka z mniej społecznym zacięciem są bardzo wartościowe w Sokołowsku, prawda, i mogą oddziaływać w różnym okresie czasowym. Wydaje mi się, że to co mówi Małgosia, jakkolwiek jest niezbyt atrakcyjne, ale wydaje mi się, że jeżeli ten festiwal jest zamierzony na długo, no to rzeczywiście warto prowadzić tutaj jakąś taką akcję edukacyjną w ciągu roku. Wydaje mi się, że ten komentarz Krzysztofa o tym braku właśnie takiego zaufania społecznego w Polsce, tej pladze i komunikacji jest też strasznie, strasznie ważny i no, też właściwie wszyscy powinniśmy, my twórcy kultury, mieć go w pamięci, cokolwiek robimy właśnie, czy bardziej społecznie zorientowane, czy mniej projekty. No i no, fajnie też, że pojawiły się głosy, tak jak właśnie osób młodzieży z Sokołowska, które oceniają te działania jako bardzo wartościowe. No i cóż, chyba dziękuję bardzo Państwu za uwagę. My dziękujemy pani tej prezydentce tego panelu.